Rysch von Deniken, prorok przeszłości, rozdział piąty, znaki od bogów, znaki dla bogów. Pewien pan w Atenach, greckie świątynie i miejsca kultów geometrycznej sieci. Kto jest pomysłodawcą? Ekulides czy Platon? Budowle w miejscach wyznaczonych według zasady złotego podziału miejscowości na okręgu system geometryczny większy od Grecji rosyjscy badacze odkrywają układy geometryczne na całym świecie co mówią siuksowie kulty, które powstały współcześnie u plemienia Bantu w Afryce Masudi nie wiedział nic o Zimbabwe nie jest dziełem ludzkiej ręki Zimbabwe Wymierzone i obserwowane. Niepowtarzalne ptaki Zimbabwe budowla według układu Syriusza. Zdarzyło się to kilka lat temu w Atenach. Podczas konferencji prasowej zwróciłem uwagę na pana o siwych włosach, który nie zadawał pytań, lecz pilnie wszystko notował. Przy wyjściu podszedł do mnie i zapytał uprzejmie, czy wiem, że wszystkie starożytne greckie świątynie, również te, których powstanie datowane jest na czasy mitologiczne, rozmieszczono w układzie geometrycznym. Zapewne uśmiechnąłem się, bo Pan upewnił mnie, że jest właśnie tak, jak mówi. Wiem, że moi słuchacze sprawiają mi chętnie przyjemność, informując o sprawach, które mogą stać się bodźcem do moich nowych rozważań. Odparłem, że jego twierdzenia są mi zupełnie nieznane i że uważam je za bezsensowne, bo nie potrafię sobie wyobrazić, aby starożytni Grecy dysponowali wiedzą z zakresu geodezji, umożliwiającą rozmieszczanie świątyń według układu geometrycznego. Ponadto powiedziałem: Świątynie dzieliły od siebie setki kilometrów. Łańcuchy górskie, które uniemożliwiały obserwacje i umiejscowienie danych budowli w zależności od innych. Powinien pomyśleć, że i na niewielkich wyspach są zespoły świątynne, niewidoczne z lądu gołym okiem. Reasumując, stwierdziłem, że nie potrafię sobie wyobrazić, jaki interes mieliby budowniczowie w rozmieszczaniu świątyń i ośrodków kultu w geometrycznym porządku. Pan wzruszył przepraszająco ramionami i odszedł, rozczarowany moim sceptycyzmem. Wkrótce o nim zapomniałem, ale nagle ów grecki gentleman znów stanął mi przed oczyma, gdy na moim biurku znalazły się dwie poważne prace potwierdzające jego poglądy. Jedna z publikacji wyszła spod pióra doktora Maniasa, brygadiera greckiego lotnictwa wojskowego. Drugą napisał profesor dr Fritz Rogowski z Politechniki w Brunszwiku. Obaj autorzy dowiedli, że bez żadnych wątpliwości, że wszystkie ośrodki kultu, np. miejsca wyroczni i wszystkie starożytne świątynie greckie wzniesiono według geometryczno-geodezyjnego wzorca triangulacyjnego. Po lekturze obu prac znów przypomniał mi się mój, rozmówca zatem. Z przyjemnością przeprosiłbym go za swoją nonszalancję i sceptycyzm, ale nie wiem niestety, jak się nazywa. Ten mądry pan dowie się o moim nawróceniu, gdy książka ta ukaże się nakładem atyńskiego wydawnictwa Notos. Pomysły Euklidesa Fakt, że budowle ustawione są według geometrycznych reguł, nie jest zapewne sam w sobie cudem bo przecież starożytna Grecja wydała jednego z największych matematyków wszechczasów, Euklidesa, żyjącego pod koniec IV wieku przed Chrystusem. Euklides wykładał na Akademii Platońskiej w Aleksandrii, a w swoich piętnastu dziełach przedstawił całą gamę zagadnień matematycznych, przede wszystkim geometrycznych. Czy umiejscowienie budowli było jego pomysłem? Co robił i co wiedział Platon? Euklides był współczesny Platonowi, filozofowi i politykowi. W Megerze Platon słuchał wykładów Euklidesa. Czy zafascynowały go pomysły kolegi? Czy wykorzystywał te odkrycia, gdy jego polityk brał udział w wydawaniu decyzji o budowlach? Czy tą drogą architekci otrzymali polecenie wznoszenia świątyń w układzie triangulacyjnym? Układ Trójkątów. Ale takie hipotezy są błędne, bo większość większości świątyni i miejsca kultu powstały na długo przed Euklidesem. Mimo to Platon powiedział zapewne o tajemniczej geometrycznej sieci, na której wznoszono budowlę w starożytnej Grecji, bo w rozdziale siódmym i ósmym Timajosa wymienia wiele geometrycznych związków. Platon mistrz przejrzystego dialogu wysoko ceni geometrię. Do dziś motem wielu podręczników geometrii jest zdanie Platona: Nie pozwól wypowiadać się geometrycznym ignorantom. Geometria jest wiedzą wiecznego bytu. Bardzo możliwe, że Euklides przekazał Platonowi swoje spostrzeżenia dotyczące istniejących już zagadek geometrycznych. W takim jednak razie Euklides dysponował na pewno prastarą wiedzą geometryczną, która w heladzie znalazła wyraz w świątyniach i miejscach kultu. Doktor Manias sądzi też, że cała geometria euklidesowa opiera się na prastarej zasadzie religijno-naukowej złoty podział w kamieniu. Oczywiście wszyscy wiemy, co to jest złoty podział pisał o tym już Euklides. Zanim jednak podam kilka zadziwiających przykładów geometrycznych związków między miejscami kultu. Rozmieszczonymi według zasad złotego podziału, pragnę przytoczyć definicję zaczerpniętą z podręcznika mojej córki. Jeżeli odcinek AB podzieli się tak, że stosunek całego odcinka do jego większej części będzie taki sam, jak większej do mniejszej, to będziemy mieli do czynienia ze złotym podziałem. Odcinka A i B. Jeżeli teraz przedłużymy odcinek pierwotny o większą część wynikającą z podziału, to w miejscu gdzie kończy się odcinek pierwotny na nowym odcinku dokona się złotego podziału. Proces ten można kontynuować dowolnie długo. A teraz kilka przykładów. Odległość delf epideuros odpowiada większą część 62% złotego podziału odcinka łączącego Eupidros z Delos. Odległość Olimpia i Chalkis odpowiada większą część 62% złotego podziału odcinka łączącego Olimpię z Delos. Odległość Delfy Teby odpowiada większą część 62% złotego podziału odcinka łączącego Delfy z Atenami. Odległość Sparta Olimpia odpowiada większej części 62% złotego podziału odcinka łączącego sparte z Atenami. Odległość Epidaurus Sparta odpowiada większej części 62% złotego podziału odcinka łączącego Epidaurus z Olimpią. Odległość Delos Leusis odpowiada większej części 62% złotego podziału odcinka łączącego Delos z delfami. Odległość knosos delos odpowiada większej części 62% złotego podziału odcinka łączącego knosos z Halkis. Odległość delfy do Doni. Odpowiada większej części 62% złotego podziału odcinka łączącego delfy z Atenami. Miejsca kultu rozmieszczone na okręgu. Układ miejsc kultu według. Zasady złotego podziału nie wyczerpuje jednak wszystkich osobliwości geometrycznych. Jeżeli wbijemy igłę cyrkla w centrum dowolnego miejsca kultu i narysujemy okrąg, na którym znajduje się inne miejsce kultu, to na okręgu znajdzie się często trzecie lub czwarte miejsce kultu. Oto przykłady. Środek koła w Knossos, na okręgu leżą Sparta i Epidaurus. Środek koła. W taros na okręgu leżą Knosos i Halkis. Środek koła w Delos na okręgu leżą Teby i Izmir. Delfy, Olimpia i Ateny znajdują się w takiej samej odległości od Argos. Sparta, Eleusis i wyrocznia w Trefonii znajduje się na takiej samej odległości od Myken. Doktor Manias odkrył też, że każda świątynia i każde miejsce kultu traktowane jest jako punkt, leży na linii prostej wytyczonej przez dwa inne miejsca kultu. Niepojęte jest, że większość tych geometrycznych związków pochodzi z bardzo wczesnego okresu sprzed czasów Pitagorasa. Jest to około 560 roku przed Chrystusem i Euklidesa. Dwóch matematycznych geniuszy, a więc sięgają one mitologicznych czasów greckiej epoki kamiennej. Brygadier greckiego lotnictwa wojskowego Manias wie, że układy miejsc kultu widziane z dużej wysokości, tworzą gigantyczne okręgi, regularne pięciokąty, pięcioramienne gwiazdy, piramidy oraz postacie z mitologii greckiej. Oto jeden przykład. Według legendy Apollo zmieniał się podobno w delfina i kapłanom z krety ukazywał delfy. Gdy połączy się miejsca kultu między kretą a delfami powstanie rysunek delfina mającego ponad 500 kilometrów długości. Jest to zdumiewające. Te wszystkie prawidłowości nie mogły powstać za sprawą przypadku. A jak wytłumaczyć ów matematyczny perfekcjonizm? Jak pogodzić go ze skromną wiedzą matematyczną przypisywaną prehistorycznym ludom? Skąd ludy te wiedziały, gdzie rozpocząć budowę? Ponieważ układ ten jest widoczny tylko z lotu ptaka. Trzeba zadać pytanie, czy ktoś je instruował i czy ktoś pokrył całą Grecję siecią geometrycznych wzorów? Wbijał w ziemię chorągiewki i rozkazywał. Tu zbudujecie świątynię, związki z wielotysiącletnią tradycją, a może starożytni Grecy, jak sugeruje profesor Rogowski, dołączyli kolejne niewielkie elementy, jeden do drugiego, co przyczyniło się w końcu do powstania wielkiej geometrycznej sieci. Gdyby tak było, to dlaczego Platon stwierdził? W że geometryczne związki są wielotysiącletnią tradycją świętego dorobku myśli. A skoro mądry Platon w 400 roku przed Chrystusem mówił o wielu tysiącach lat, to wkraczamy w epokę bogów. Przy tego rodzaju zagadkach do rytuału należy zadawanie pytań. Jeżeli więc wyjdziemy z założenia, że świątynie i miejsca kultu wybudowane przed Euklidesem. Pasują do układu geometrycznego, to nasuwa się pytanie, dlaczego je tak rozmieszczono. Należy zbadać, co było przyczyną takiego rozmieszczenia budowli. Trzeba też wyjaśnić, skąd wzięła się w tak dawnych czasach ogromna wiedza matematyczna. I wreszcie interesujące jest to, kto wskazał Grekom miejsca budowy, jeżeli nie potrafili tego zrobić sami. Opierając się na posiadanej wiedzy, rytualne pytania prowadzą w ślepy zaułek. Ale sprawa ta stanie się wkrótce jeszcze bardziej zdumiewająca. Nie tylko Grecja. Doktor Manias ustalił ku swojemu zdumieniu, że układ geometryczny obejmuje nie tylko Grecję, lecz również świątynie na Cyprze, w Libanie, Balbek, w Aleksandrii, a nawet piramidy egipskie. Bo sieć obejmuje całą kulę ziemską. Rosyjscy badacze Gonczarow, Makarow i Morozow pracowali nad mapą świata, na której miały znaleźć się wszystkie ważne ośrodki kultur starożytnych. Gdy Mikołaj Gonczarow z Moskiewskiego Uniwersytetu Sztuki ujrzał gotową pracę, odniósł wrażenie, że ma przed sobą piłkę nożną. Oznaczenie ważnych ośrodków kultury starożytnej na Globusie dało rysunek dwunastoczęściowej piłki, której płaszczyzna składa się z pięciokątów. Pisał o tym korespondent konsomolskiej prawdy Mikołaj Bodnaruk. Wielu zatem ognisk pradawnych kultur nie zlokalizowano w sposób przypadkowy, ale leżały one w węzłach tego układu. Tak było z kulturą Indusu w mohenjo -Daro. Z Egiptem i północną Mongolią, Irlandią i Wyspą Wielkanocną, Peru i Kijowem ojcem miast rosyjskich. Wzdłuż szwu, tam gdzie schodzą się w gigantyczne płyty geologiczne, rozciągają się złoża ropy naftowej północnej Afryki i Zatoki Perskiej. Tak samo jest w Ameryce od Kalifornii do Teksasu. Jeśli Przyjrzą się Państwo węzłom tej podwójnej sieci. Zauważą Państwo, że znajdują się na nich nadzwyczaj bogate południe Afryki, złoża w Cero, Despaso, w Ameryce Południowej, na dalekiej, Alasce, na dalekiej Alasce i w Kanadzie, podziemne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, w zachodniej Syberii i wielu innych. Oczywiście nie wszędzie widać takie związki. Niemniej jednak występują one na tyle często, że nie można ich uznać za czysty przypadek. Zresztą całkiem zrozumiałe jest odchylenie od tego ściśle geometrycznego schematu, bo nasza planeta przecież się zmienia, a złoża bogactw naturalnych powstają nadal. Przy okazji tych najnowszych odkryć trzeba wspomnieć, że już Platon stwierdził w Timajosie, że patrząc na Ziemię z góry przypomina ona piłkę. Zrobiono z dwunastu kawałków skóry, ale pęknięcia i blizny w obliczu matki ziemi nie są niczym nowym. Mając w pamięci gigantyczne kamienie znaki na całym świecie, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wszystkie te pomniki i ośrodki kultur starożytności zaplanowała globalna komisja budowlana i że w świętych miejscach umieszczono znaki dla latających bogów. Od razu podaję przykłady więcej. Można ich znaleźć w moich poprzednich książkach. Gigantyczne ziemne obrazy między pasami startowymi na słynnej wyżynie Nazga, olbrzymie szachownice na urwiskach w chilijskiej prowincji Antofagasta. 100 metrowy robot na pustyni Taratakar w północnych Chile, biały koń długości 110 metrów z Uffington koło Berkshire Downs w Anglii, olbrzym mający. 55 metrów wzrostu w Cerny Abbas w południowej Anglii drągal z Wilmington w Sussex w Anglii koń długości 13 i wysokości 9 metrów olbrzymka o wysokości 28 i szerokości 21 metrów z wyciągniętymi ramionami oraz olbrzym o wysokości 51 metrów które można obejrzeć koło Blade w Kalifornii 46 metrowy olbrzym Sacton w Arizonie, Boulder, Mosaics, Mozaiki z Otoczaków, Whiteshell Provincial Park w Monitubie, Silbury Hill koło Wiltshire 8 km na zachód od Melbourne w Anglii, 6 olbrzymich ośmiokątów o łącznej długości 11,2 mile koło Powerty Point w Louisianie USA, wąż ziemny długości ponad 400 m nad Beszhrig. Ohio w USA, olbrzymie koncentryczne kręgi lub koła, jak w pobliżu Ripton, Yorkshire w Anglii, w okolicach na Nakado i na Hokkaido i w różnych stanach USA, jak choćby Medicine Well, koło szamańskie w górach Binhorn w stanie Wyoming. A na końcu, choć nie mniej ważne, 25-metrowy trójząb Andów Kołopisko w zatoce Paracas w Peru. Nawet ta skromna kolekcja dowodzi, że ludzie starożytnych kultur ryli na zboczach gór albo umieszczali na równinach olbrzymie znaki, które w całej okazałości można podziwiać jedynie z lotu ptaka. Po co to robiono? Dla kogo? Literatura archeologiczna zapewnia nas, że za każdym razem był to element dawnego kultu, być może. Ale jaki był? To kult. Mimo wszystko warto by było się tego dowiedzieć. Jeśli był to kult, miał on zapewne charakter uniwersalny, który wszystkie ludy skłaniał do identycznych działań. Jak bowiem inaczej ludność wszystkich kontynentów porozumiewałaby się co do tego, że należy wspiąć się na góry i wdrapać na ich skalnych zboczach lub stworzyć na równinie rysunki? Efekt tych działań nie był z bliska widoczny. Jak to robili siuksowie? Siuksowie opowiadają sobie taką legendę: Przed wieloma księżycami w przeszłych czasach przodków przybyło na Ziemię z nieba wielkie koło. Jaśniało jak ogień, a z jego piasty bił blask niczym z gwiazd. Wiatr szumiał zatrważająco, gdy koło osiadało na górze szamana. W strachu i trwodze uciekali stamtąd mieszkańcy wioski. Gdy z pewnej odległości obejrzeli się za siebie, ujrzeli, że koło się uniosło, jak dzika kaczka zarośli. Nigdy go już nie ujrzano. Najmędrsi członkowie plemienia postanowili na naradzie, że miejsce to trzeba otoczyć kamieniami, aby przyszłe pokolenia zawsze pamiętały o Matatuwaka, niebiańskim kole. Siuksowie sądzili, że koło przebyło ze słońca, zaczęli więc wydrapywać w ziemi olbrzymie znaki widziane tylko przez unoszące się w górze orły. Nie ma się co z tego śmiać. Takie ludy powstają jeszcze w rozsądnym XX wieku. Kult, który powstał dziś. Mieszkańcy Malenazji na południowym oceanie spokojnym mają tatuaże, których nie potrafią sami odczytać. Znajduje się na nich napis USA. Twierdzą oni, że przed laty odwiedził ich król odległego kraju, który zwał się Ameryka. Bóg ten nazywał się John Frum i obiecał, że pewnego dnia powróci z pięćdziesięcioma tysiącami niebiańskich towarzyszy przez wulkan Masur, aby zmienić ich ubogie życie i obdarzyć ich szczęśliwością. Ale powiadają oni, że Bóg John Frum. Powróci tylko wtedy, gdy będą odprawiać obrzędy i czcić bogów. Dlatego też mocują sobie do ramion drewniane deseczki, modlą się do prymitywnych drewnianych skrzyń, z których zwisają długie liście palmowe i poruszają się rytmicznie w koło. Co jest motorem działania owych ludzi? Naśladują amerykańskich żołnierzy, którzy w 1942 roku musieli awaryjnie lądować na ich wyspie i byli tam tak długo, aż przyleciały po nich inne samoloty. Ten stosunkowo młody kult wprowadzono do literatury pod nazwą kultu Cargo. Cargo oznacza wprawdzie ładunek statku, ale nazwę tę nadali przecież zachodni badacze kultów. 16 października 1978 roku londyńska telewizja BBC wyemitowała w dokumentalnej serii Panorama film pokazujący start rakiety w Zairze w Afryce w kraju prezydenta Mobutu. Niemiecka spółka Otrak przeprowadza od lat takie doświadczalne starty w celu wypróbowania możliwie najtańszej rakiety. Kamera pokazała murzynów podziwiających operacje. Tłumacz spytał, co sądzą o próbach. Któryś odparł. Nasi potężni przyjaciele wysyłają ogień do nieba. Kto wie, czy po wyjeździe pracowników firmy Otrak nie powstanie w Zairze kult rakiety. Skoro w naszych czasach kulty bywają inicjowane przez zwyczajne zdarzenia, to zapewnie słusznie można przyjąć. Że kulty i mity prehistorii powstały z powodu rzeczywistych zdarzeń. Prawdopodobne jest więc również to, że olbrzymie kamienne znaki są znakami dla bogów u afrykańskiego plemienia Bantu. W 1868 roku w gęstym, w południowoafrykańskim buszu zabłądził niemiecki awanturnik i handlarz kością słoniową Adam Renders. Nożem próbował wyciąć sobie przejście przez tropikalne zarośla i odnaleźć drogę do ludzi. Nagle stanął przed murem dziesięciometrowej wysokości. Renders był przekonany, że dotarł do siedlisk ludzkich. Tam bowiem, gdzie są mury, zazwyczaj ktoś mieszka. Poszedł wzdłuż budowli. Po chwili jednak stwierdził, że chodzi w kółko, wciąż wracając do punktu wyjścia. W końcu znalazł w murze dziurę, ukrytą za krzakami i drzewami. Prawdopodobnie Renders był pierwszym białym, który zwiedził ruiny Zimbabwe. Wymarzona kraina Ofir. W 1871 roku sprowadził tam niemieckiego geologa Karla Mojsza, który sporządziwszy plan ruin, wrócił do Niemiec i podał się za odkrywcę Zimbabwe. Mojż bronił teorii, że wewnątrz i wokół Zimbabwe znajdowała się niegdyś wymarzona kraina Ofir. Z której król Salomon polecił sprowadzić złoto i szlachetne kamienie. Była to jednak jedna z wielu prób rozwiązania zagadki Zimbabwe, ale inni umiejscawiali wymarzoną krainę Ofir z równie mocnym przekonaniem w Indiach, w Elamie i w Arabii i w Afryce Wschodniej. Prawdopodobnie znajdowała się ona na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Czerwonego. Jakkolwiek by było, mojż. Do wielu innych teorii dorzucił jeszcze jedno, nie wiedząc, że tajemnicze miejsce jest znane już od dawna. Adam Renders pozostał w ruinach aż do śmierci. Ruiny Zimbabwe spowija nadal gęsta mgła niewiedzy, w której dojrzewają podróżne, romantyczne spekulacje. Archeolog Marcel Brion. Zabrawszy wszystkie dotychczasowe rozwiązania zagadki Zimbabwe, stwierdził, że są one tylko romantycznymi rozważeniami. Masudi nic nie wie o Zimbabwe. Nic dziwnego, że Zimbabwe położone w głębi afrykańskiego buszu było zagadką, bo ani razu nie wspomina o nim w swym głównym dziele pukanie złota skrupulatny arabski pisarz i podróżnik Abu Hassan Masudi. Około 890 roku po Chrystusie, który mieszkał w Bagdadzie i podejmował stąd odległe wyprawy. Jest przy tym pewne, że w czasach Masudiego wydobywano tam w tym rejonie duże ilości złota. Domiano de Gouz również bardzo ruchliwy portugalski dziejopisarz, wspomina wprawdzie Zimbabwe, ale sam go nie widział. Dumni murzyni zwrócili mu tylko uwagę na swoją wielką budowlę. Jego krajan i kolega, Jao de Barros, żyjący w latach 1496-1570, pisze o Zimbabwe. Nie jest dziełem ręki ludzkiej. Tubylcy zwali owe budowle Zimbabwe, czyli królewska rezydencja. Nikt nie wie, kto wzniósł je i kiedy. Bo mieszkańcy tej krainy nie umieją pisać i nie mają przekazów historycznych, twierdzą, że budowle są dziełem diabła, bo biorąc pod uwagę ich własne zdolności zdaje się niemożliwe, aby były dziełem ręki ludzkiej. 200 lat później, w 1721 roku gubernator Goła zapisał, powiada się, że w stolicy monomotopy jest wieża lub inna budowla murowana, która wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie jest dziełem miejscowych czarnych. Podróż do Zimbabwe. Późną jesienią 1976 roku byłem w Zimbabwe, które od dawna jest jednym z turystycznych hitów. Do ruin fortu Victoria dostać się można asfaltową, raczej wąską drogą. Zaledwie kilka kilometrów od Zimbabwe wznosi się hotel ruiny Zimbabwe, na który składa się wiele domów krytych słomą, otaczających ocieniony dziedziniec w kształcie podkowy. Gościom siedzącym przy kamiennych stołach uprzejmi murzyni podają jedzenie i napoje. Każdy ma przewieszoną przez ramię jedwabną wstęgę z napisem informującym o jego specjalności: jest więc kelner dań, kelner win czy kelner główny. Żyłoby się tu jak w raju, gdyby nie dobiegający wciąż z doliny odgłosy pojedynczych strzałów z karabinów i serii z broni maszynowej. Mozambik oddalony jest stąd o zaledwie półtorej godziny drogi. W hotelach i restauracjach Rodezji, które odwiedziłem, byli zarówno czarni jak i biali kelnerzy. Czarne i białe pokojówki. Na ulicach było widać czarnych i białych taksówkarzy i kierowców autobusów. Jest wielu białych, którzy nie znoszą czarnych, i wielu czarnych, którzy nie znoszą białych. Czy u nas jest inaczej? Czy Niemcy lubią tureckich gastarbeiterów? Czy my, Szwajcarzy, darzymy w sympatią setki tysięcy Włochów, Turków, którzy budują dla nas autostrady, zapory wodne i drążą tunele pod Alpami? Nie chciałbym w ten sposób przyczynić się do bagatelizowania nierozwiązanych problemów rasowych, ale warto o tym wspomnieć, bo i ruiny Zimbabwe były elementem rozgrywek politycznych. Jeszcze nie tak dawno uważano w Rodezji za szokujące przypisywanie autorstwa tych budowli murzyno. Rzeczywiście ani na północy, ani na południu żadne z licznych plemion murzyńskich nie wybudowało takich gigantycznych budowli. Organizacja i planowanie były i są z pewnością obce im do dziś. Ktoś, kto by przed 20 laty utrzymywał, że murzyni z plemienia Bantów znieśli Zimbabwe, byłby z politycznych powodów bardzo niepopularny. Rozmowa z pewnym rodezyjskim archeologiem. Rozmawiałem z Paulem Sinclairem, 35-letnim rodezyjskim archeologiem z National Museum of Rhodesia. Który od wielu lat pracuje dla Muzeum Zimbabwe, na własną rękę organizował on wykopaliska w okolicznych dolinach. W głębokich warstwach zimy odkrył chiński jedwab, ceramiki arabskie, bardzo wiele biżuterii murzynów bantu i osobliwe figurki. Zapytałem więc Sinclaira: Kto pana zdaniem wzniósł te olbrzymie budowle? Czarni odparł: Zimbabwe oznacza w języku shona, dom. Szanowny lub Szacowny. Przez pojęcie dom, szanowany, można rozumieć zarówno świątynię, jak i rezydencję królewską. Niestety nie odkryto dotąd grobu tego króla, dyktatora, którego na manie wielkości, który mógłby zarządzić wzniesienie tak wielkiej budowli. Co skłania pana do twierdzenia, że budowniczymi byli czarni? Sinclair zaprowadził mnie do szafy z wieloma szufladami, które. Wysuwał po kolei. Widzi pan, te wszystkie przedmioty znaleźliśmy w dolinie ruin stąd. Do portów Sofala i Kuelmae w Mozambiku wznosi się równo sto podobnych ruin, skromniejszych od Zimbabwe, ale zbudowanych w podobnym stylu architektonicznym. Granitowe płyty rozsadzano dając na nie wysoką temperaturę, a następnie układano jedna na drugiej, bez użycia zaprawy. Dawnie królestwo rozciągało się od Zimbabwe do Oceanu Indyjskiego. Zapewne nieznani królowie Zimbabwe eksportowali złoto, za które otrzymywali od Arabów i Chińczyków inne dobra. Dowody na to właśnie pan widzi. Mamy tu chiński jedwab, chińskie wyroby garncarskie wydobyte z ziemi. Znaleźliśmy arabskie chusty, bransolety, kawałki szkła, a nawet pojedyncze sztuki biżuterii z Indii. Na podstawie tych znalezisk Doszliśmy do wniosku, że prowadziła tędy droga handlowa do portów nad Oceanem Indyjskim i dzisiejszym Mozambiku. Czym handlowano? Oczywiście złotem, bo przecież wiemy, że w Zimbabwe i wokół niego istniały kopalnie złota. Świadczy o tym także tytuł królewski monomotata, który znaczy mniej więcej tyle, co władca kopalni. Ale czy nie należałoby przyjąć, że budowniczymi byli Arabowie? Nie, przeciwko temu świadczy fakt, że przedmioty pochodzące z zagranicy nie są tak liczne, jak jednoznacznie murzyńskie. W tych szufladach jest pełno niewielkich znalezisk, pozostałych po czarnych robotnikach budowlanych. Były tam niewielkie figurki rzeźbione nie wiadomo jak dawno, może dla rozrywki przy obozowych ogniskach. Rysy twarzy tych statuetek są zdecydowanie negroidalne. Ale widziałem i takie, które od razu przywiodły mi na myśl moich bogów astronautów: okrągłe głowy, zamknięte hełmami. Grzebałem w bransoletach z kości słoniowej, w naszyjnikach zrobionych z kości afrykańskich zwierząt i w szlachetniejszych przedmiotach z drewna intersjowanego kością słoniową. Mr. Sinclair, jeżeli dobrze pana rozumiem, to czarni zbudowali Zimbabwe. Ale dlaczego i po co? Archeolog zauważył, że Zimbabwe stanowiło schronienie. Była to twierdza wzniesiona dla ochrony przed rabusiami, bo przechowywane tu złoto już wtedy było metalem bardzo poszukiwanym. Wcale nie usatysfakcjonowała mnie ta odpowiedź. Przypomnijmy, co portugalski dziejopis zapisał w tubylczych przekazach. Twierdzą, że budowle są dziełem diabła, bo biorąc pod uwagę ich własne zdolności, zdaje się niemożliwe, aby były dziełem ręki ludzkiej. Jak Zimbabwe wygląda dziś? Analiza ruin. W centrum ruin stoi 100-metrowy murowany wał o kształcie elipsy, otaczający dziedziny z o powierzchni około 2000 m2 a więc mniej więcej wielkości dwóch boisk do piłki nożnej. Elipsę tę określa się do dziś mianem królewskiej rezydencji, co jest dość absurdalne, zważywszy, że prawdopodobnie nigdy nie rezydował tu żaden król. Nie odkryto tu grobów, znaków pisma, posągów po piersi czy pozostałości po wytworach rzemiosła. Zimbabwe nie ma historii. Mur otaczający rezydencję ma wysokość 10 metrów i średnią szerokość podstawy 4,5 metra. Do wzniesienia tego wału trzeba było zużyć około 100 tysięcy ton materiału. Przy jego wznoszeniu nie stosowano zaprawy murarskiej. Resztę murów wewnątrz elipsy nie da się sensownie zinterpretować. Znajdują się tam koła, mniejsze elipsy. Mury niższe biegnące równolegle do wysokiej ściany, a w prawym rogu elipsa nie ma oczywiście rogów, stąd cudzysłów wieża o wysokości 10 metrów i szerokości 6 metrów u podstawy. Wieża ta jest absurdalna z naszego punktu widzenia, bo nie ma wejścia, nie ma też schodów ani okien, a w środku jest wypełniona kamieniami. Angielski archeolog pani. Gertruda Thomson, której w 1929 roku zlecono kierowanie wykopaliskami, przypuszczała, że pod budowlą znajdują się groby. Zaczęto kopać, ale grobów nie znaleziono. Niedorzeczna wieża stoi wśród ruin muru. Wokół elipsy rozciągają się ruiny mniej interesujące widokowo, zwane Doliną Ruin. Nie ma tu jednak doliny. Ruiny leżą na tym samym poziomie co duża elipsa. I co typowe dla tych obszarów, między resztkami budowli i spod nich wyrasta bujna barwna roślinność. Nad dużą elipsą i doliną ruin góruje trzeci kompleks, zwany Akropolem, leżący na spękanej skale. Tu na górze wykorzystano w wyrafinowany sposób naturalne ukształtowanie terenu. W przerwy w skalnej ścianie wbudowano mury. Najgrubsze z nich, tworzące ścianę zewnętrzną, mają około 7,5 m szerokości u podstawy i 6,7 m, zwężając się ku górze do szerokości dobrych 4 metrów. Robotnicy budowlani nie odczuwali zapewne zawrotów głowy. Niektóre fragmenty akropolu opadają stromo w przepaść. Tę część akropolu było zapewne łatwo obronić. Jeśli Zimbabwe. Było twierdzą. Osiem ptaków z Zimbabwe. Znaleziono tu złote bransolety, szklane paciorki i osiem ptaków z kamienia mydlanego, soponitu, który, gdy jest suchy, sprawia w dotyku wrażenie mydła. Dzięki ptakom z Zimbabwe ruiny stają się jeszcze bardziej zagadkowe. Ptaki te mają do 30 cm wysokości i pierwotnie były umieszczane na kolumnach. Na podłodze akropolu można zobaczyć kilka wzorów geometrycznych. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Dolinę Ruin i Wielki Wał. Wydaje się, że niektóre z bloków skalnych o wysokości ponad 15 metrów były obrabiane ręcznie, inne poddano zapewne obróbce maszynowej. Znam ciosy kamienne z Peru noszące ślady podobnej obróbki. Tamtejszy widok nad... Inne kaską twierdzą jest bardzo podobny, tak jakby pracowali tu niegdyś olbrzymi. Obecnie ku monolitom prowadzą zygzaki wąskie schodki. Ktoś, kto wybierze się tam bez przewodnika koło południa, powinien się umieć na baczności przed wężami. Rodezja Cecil Rodeza Cecil Rodez. Żyjący w 1853-1920 założyciel Rodezji był w Zimbabwe i bardzo interesował się licznymi już wówczas teoriami powstania budowli. Wybrał sobie interpretację biblijną, wedle której Zimbabwe jest wymarzoną krainą ofir. Zbudowane przez Arabów Mniej więcej w tym czasie archeolog Wendt przedstawił pogląd, że Zimbabwe zbudowali Arabowie. Pogląd ten podziela dziś Geir, który twierdzi, że skoro murzyni Bantu nigdzie indziej nie wznosili takich monolitycznych budowli, to dlaczego mieliby to zrobić właśnie tu? Geir motywuje swą hipotezę handlem złotem. W czasach preislamskich Arabowie poszukujący tu złota wznieśli Zimbabwe dla ochrony swoich skarbów. Jeśli zaś chodzi o wał w kształcie elipsy, Geir zwraca uwagę na podobny XVII wieczny mur w Jemenie. Według niektórych ocen w okresie rozkwitu Zimbabwe wydobywano tu rocznie do 600 tysięcy ton złota. Obecnie roczne wydobycie złota w Rodezji wynosi jeszcze 16 ton. Wszystko stoi pod znakiem zapytania. Wszystko jest niepewne. Wydaje się, że, że Zimbabwe rzeczywiście nie ma historii. Ponieważ zwykle zakładam, że w sprawach praktycznych możliwości umysłowe naszych przodków, czy to czarni, czy biali, nie różni się zbytnio od naszych to w Zimbabwe, przy potężnych budowlach wymierzonej krainie Ofir cały czas czułem się nieswojo. Dlaczego? Jeżeli kiedykolwiek był tu garnizon ochraniający transportowane złoto to żołnierze mieszkali w niedostępnym Akropolu, stąd mieli możliwość obserwacji całej równiny. Zagadkowa elipsa. Wielkie elipsoidalne ruiny na równinie są natomiast czymś zupełnie bezsensownym. Nie ma stąd ani rozległego widoku na wszystkie strony, ani rzeczy niezbędnej zawsze wszystkim obrońcom wieży. Blanek. Z otworami szczelniczymi, nawet wejście na mury elipsy stanowiłoby trudność. Nie było tu ani stopni, ani umożliwiających wspinaczkę występu w morze. Elipsa nie wchodzi zatem w grę jako forteca. Dlaczego więc na miłość boską afrykańskie plemiona przywlokły, tu, i spiętrzyły po rozbiciu na kawałki setki tysięcy ton granitu, wznosząc w ten sposób te budowle? Pytanie to prześladowało mnie codziennie podczas wędrówek po ruinach, aż do momentu, gdy na ścianie Muzeum Zimbabwe ujrzałem plan budowli. Wieża w prawym rogu Elipsy. Stożkowata, masywna wieża w prawym rogu Wielkiej Elipsy jest obok innych nieokreślonych ruin, miejscem znaczący. Elipsa i wieża, czy układ ten, nie przypomina modelu układu Syriusza modelu odkrytego u murzynów z plemienia Dogonów w zachodnioafrykańskiej republice Mali. Amerykański badacz Robert Temple wykazał dość dokładnie, że Dogonowie od niepamiętnych czasów dysponują szczegółową wiedzą na temat Syriusza. Trop prowadzi do modelu układu Syriusza Dogonów w Mali. Jasnego Syriusza, alfa, gwiazdę o konstelacji Wielkiego Psa okrąża po elipsie biały karzeł Syriusz B. Na kamiennych rytach dogonów wyraźnie widać eliptyczną orbitę wokół jasnego Syriusza Alfa. U dołu z prawej dogoni utrzymują, że swoją ogromną wiedzę astronomiczną otrzymali od Boga o imieniu NUMO. Ale NUMO. Opisał Murzynom nie tylko orbitę niewidocznego Syriusza B wokół Syriusza alfa, lecz również przekazał im nazwy i dane dotyczące orbit i okresów obiegu niektórych planet wokół Syriusza. Jest tam więc planeta szewc i planeta kobiet. Tymi informacjami nie dysponuje nawet dzisiejsza astronomia. Wie ona co najwyżej, że Syriusz B okrąża Syriusza alfa po elipsie w ciągu 50 lat. Gdy stałem przed planem sytuacyjnym w Muzeum Zimbabwe, zwróciłem uwagę na optyczną zbieżność. Czy wielka elipsa Zimbabwe ze stoszkowatą wieżą w prawym dolnym rogu nie jest graficznym wyobrażeniem modelu Syriusza z tradycji dogonów? Czy nie dające się wyjaśnić resztki murów wewnątrz elipsy to orbity planety Szewc i planety Kobiet? No bo dlaczego obok jednej trzeciej długości wielkiego eliptycznego muru biegnie w sposób jednoznacznie bezsensowny z militarnego punktu widzenia drugi równoległy mur? Nie mógł on bowiem, podobnie jak inne okrągłe lub spiralne mury, wewnątrz elipsy służyć celom obronnym. Wystarczy zbić je w powietrze. A ujrzy się z lotu ptaka, że wielka elipsa Zimbabwe z masywną, ciężką wieżą w prawym dolnym rogu jest niemal identyczna z modelem układu Syriusza znanym dogoną. Należy też zadać pytanie, czy poza zadziwiającym podobieństwem budowli Zimbabwe i modelu Syriusza istnieje między nimi związek ideowy. Zawsze i wszędzie motywy religijne skłaniały ludzi do podejmowania wielkich prac. Na całym świecie. Znaki dla bogów miały swój początek w religii. Świątynie megalityczne i piramidy powstawały z pobudek religijnych, podobnie jak meczety arabskie i katedry chrześcijańskie. Inkowie i Majowie wznosili piramidy schodkowe i świątynie kubowskiej chwale. Nawet najbiedniejsi z najbiedniejszych wszystkich religii świata gromadzili złoto i szlachetne kamienie, żeby przyozdobić nimi symbole bogów. Podobnie postępowali poganie i chrześcijanie. Zawsze wznoszono budowle i składano ofiary ku czci Boga. Należy jednak zadać pytanie, czy czarni w Zimbabwe, wierzący w Boga Nomu, wznieśli tę ogromną budowlę na pamiątkę faktu, że ojczyzna ich Boga jest gdzieś wśród gwiazd. Czy w ten sposób powstał model układu Syriusza? Czy w religijnym zapale wykonali tak olbrzymią pracę, aby wyrazić w kamieniu nadzieję na powrót Nomo? Czy pragnęli nadać sygnał do swego Boga? Tu mieszkamy i czekamy na Ciebie. Sokoły Zimbabwe i Horus Osiem ptaków Zimbabwe jest bardzo podobnych do świętego sokoła, egipskiego boga Horusa, który pierwotnie był niebiańskim bogiem. Symbolizuje go soku z rozpostartymi, Skrzydłami. Czy dogonowie otrzymali prastarą wiedzę od Egipcjan, jak proponuje Robert Temple? Najstarszy egipski kalendarz jest istotnie kalendarzem Syriusza. Izyda zaś, bogini egipska, była początkowo boginią Syriusza. Czego szukało jednak owe osiem ptaków Zimbabwe, przypominających sokoły w afrykańskich ruinach? Nie wiadomo kto i kiedy wybudował Zimbabwe. Wydaje się, że ruiny te, nie mają historii, ale nie wiadomo też, kiedy i skąd przybyli do Mali Dogonowie. Model Układu Gwiezdnego był jednak chyba znany zarówno Dogonom, jak i Bantu. Oba plemiona czczą sokoła, symbol egipskiego boga Horusa. Czy Dogonowie utrzymywali przy życiu legendę o odwiedzinach Boga, opowiadając o Układzie Syriusza, a murzyni z plemienia Bantu, przez rzucający się w oczy model tego Układu na Ziemi? Nie twierdzę, że moje przypuszczenia rozwiążą zagadkę Zimbabwe. Wiem tylko, że jak dotąd nie można powiedzieć nic dokładnego na ten temat, ponieważ wielka elipsa Zimbabwe nie stanowiła fortyfikacji, bo te wznoszą się 100 metrów wyżej nad Akropolis, więc była to zapewne rezydencja albo miejsce święte. Ale hipoteza mówiąca o rezydencji nie ma podstaw, bo nie odkryto żadnych śladów wykorzystania budowli w tym celu. Nie znaleziono ani imion władców, ani zdobień na tej budowli. Nie znaleziono nic, co przypominałoby tron. Brak jakichkolwiek pomieszczeń, które pozwalałyby wnioskować, że kiedykolwiek mieszkali tu ludzie. A poza tym żaden władca nie wiedziałby co począć ze stoszkowatą wieżą w elipsie, w prawym dolnym rogu, a także z nielogicznym murem biegnącym równolegle do elipsy. Skoro budowla nie była ani fortecą, ani rezydencją, pozostaje hipoteza, że były to miejsca kultu religijnego. Będąc w Zimbabwe, bez trudu wyobraziłem sobie procesję złożoną ze śpiewających murzynów Bantu, przeciągającą przejściem między równoległymi murami ku stożkowatej wieży, oddając cześć Bogu Nomo z układu Syriusza. Dotychczasowe propozycje rozwiązania zagadki Zimbabwe to czyste spekulacje. Dorzucę więc i swoją. Ma na swoją obronę równie mało lub równie wiele, jak pozostałe rozważania o Zimbabwe. Gdy kończę studiować dany problem i gdy wracam z wyprawy, wciąż przypomina mi się siwowłosy pan z Aten. Powinienem go jeszcze raz przeprosić. Informacja. Legenda Maorysów z Nowej Zelandii o Rongomai głosi. Trwała wojna między przodkami Ngatihau, a innymi plemieniami. Złe plemię okopało się w Pa, warownej wsi. Kapłani plemienia Ngatihau poprosili o pomoc swego boga Rongomai. Bo złe plemię skradło pewien boski przedmiot. Bóg Rongomai przybył drogą powietrzną w porze południa. Zjawił się, niczym spadająca gwiazda albo kometa, albo płomień ognisty. Leciał nad pa, a gdy się tam znalazł, opadł szybko na Marai, plac wiejski. Ziemia się podniosła i rozsypała na boki. Hała zaś był tak niczym grzmot. Wojownicy z Nagantai-Hau wznieśli wiwat na cześć Boga Rongomai i natychmiast zajęli ta. Koniec rozdziału piątego. Opracowanie graficzne i dźwiękowe A. Dziekan 69 Czytał Andrzej Dziekanowski. Dziękuję.